Wszystkich fanów Turbo, a może większość fanów Turbo, zaskoczę stwierdzeniem, że założycielem zespołu, Wojtku, nie byłeś ty, tylko Henryk Tomczak. Dokładnie tak. Prostowałem to za każdym razem, bo utarło się, nie wiem skąd to się wzięło w ogóle, że ja jestem założycielem zespołu. Nie jestem. Mało tego, ja nie chciałem w ogóle w tym zespole grać. To była taka sytuacja, że zespół Heam 2 stycznia się rozpadł, Marek Biliński, klawisze. 2 stycznia 80 roku. 80 roku. Heniu Tomczak, gitara basowa. Wtedy Przemek Pal grał na perkusji i ja na gitarze w tym zespole Heam. I Marek Biliński rozwiązał w klubie w Poznaniu, w klubie Od Nowa, zespół Heam. Ponieważ Heniu Tomczak zawsze był takim niepoprawnym rockowcem, rock'n'rollowcem, w związku z powyższym chciał założyć jakiś zespół, który będzie wypierdzielał, za przeproszeniem, wielkie, mocne dźwięki. I Heniu powołał do życia zespół Turbo. Jeszcze wtedy zespół się nie nazywał Turbo. I 2 miesiące namawiali mnie, żebym ja w tym zespole grała. Ja powiedziałem, nie, w ogóle mnie nie interesuje. Ja chciałem grać wtedy w orkiestrze górnego. Potem parę nagrań zrobiłem. Sympatyczna praca, lista, kaska. Co się będę przejmował. Ale zaczęły się wtedy rock areny, z tego co pamiętam. Pierwsza była w styczniu, druga w lutym. I ja poszedłem z moją szacowną, fantastyczną, przyszłą żoną Litką na te 2 rock areny. I tak sobie siedziałem i w pewnym momencie zaczęło mnie to wszystko ściskać. Kasa Chorych, Kombi, Exodus, jeszcze jakieś inne zespoły występowały. I nagle widzę, co się dzieje. To był wtedy, wiesz, zaczął się boom na tą muzykę. Cała arena, jakieś 6 tysięcy ludzi, nie było gdzie palca włożyć. I tak sobie mówię, nie, mam być jednym z 40, nie, to ja będę jednym z 4. I po 2 miesiącach zgodziłem się, przystałem na tą propozycję i dołączyłem do zespołu. Grzegorz, ty w tamtym momencie, zanim jeszcze dołączyłeś do Turbo, grałeś w zespole Kredyt z Andrzejem Łysowem. Bardzo dobry zespół. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Byłem w jury. To było tyle ciekawe, bo 80 rok, bo zespół grał na gitarach własnej produkcji. Gitarach, które brzmiały tak, że nawet jak dzisiaj się słucha tych nagrań, to daj Boże, żeby współczesne gitary brzmiały tak dobrze. To był rok 80, 79 rok. Andrzej sam robił gitarę, że tak powiem, sam ją strugał, zakładał, chyba tylko chwytnie robili progi chyba jakiegoś rzutnika, ale i tak potem to dopasowywali. To naprawdę był bardzo dobry zespół. Fajnego hard rocka takiego klasowego zespół grał. Zresztą myśmy wtedy na tym przeglądzie... To była taka sytuacja, to był 81 październik albo wrzesień. Tak, późno, coś zimno. Tak, coś zimno. Koło tego. Pierwsze miejsce chyba zajął zespół Equinox. Tak, Piotr Przybylski, którego od razu do Turbo na bas. I drugie miejsce wy zajęliście. Egzekwo z tym, z jakimś tam sprzężeniem zwrotnym. Być może. I ja zobaczyłem właśnie Łysego na gitarze i od razu go zaprosiłem do Turbo, ponieważ... Ale się wprosiłem. A Grzegorz dokładnie się wprosił na przystanku tramwajowym, żeśmy stali koło Stomila. I chyba Andrzej wtedy też tam stał, już żeśmy rozmawiali i Grzegorz przyszedł i zaczął rozmowę. Wiesz, bo tutaj, bo taka sprawa, bo ja wiem, że ten wasz wokalista chyba od was odejdzie, a ja wtedy tak... A wokalista, który grał, który u nich śpiewał, poprzednio grał w moim zespole, poprzedzającym Kredyt, zespół nazywał się Ares, grał na perkusję, zresztą notabene bardzo dobry bębniarz. Świetny. I bardzo też dobry wokalista, to znaczy on wtedy, Frediego Merkurego. Dokładnie. Nawet zachowywał się, tak, twarz podobną. Tak, bardzo. Tak. Tego wąsika miał takiego i śpiewał bardzo podobnie do Frediego. No, także, że i tak to się zaczęło. Potem przyszedłem na próbę, dostałem tydzień chyba, czy 2 tygodnie na przygotowanie materiału, a ja to wszystko przygotowałem chyba w 4 dni. 5 utworów dostałeś, w tym chyba Fabrykę Keksa. Tak, ale na zicher, po prostu zagrali, wszedłem, zaśpiewałem, trochę zgłupieli. I to była taka sytuacja, w ogóle śmieszna, powiem, jak to było, że Grzegorz przyszedł na przesłuchanie w takiej czapce, Lepsze. W płaszczyku, przyszedł, zaśpiewał te piosenki, a Bergandy, pamiętasz Bergandy? Bergandy przyszedł z góry, bo te przesłuchania były w kinie Kosmos w Poznaniu. Bergandy, nasz techniczny... Ja się bałem, trzeba powiedzieć, mówi, strasznie głos drżał. Co to jest? Mówi, przecież to jest koza, co ty chcesz taką kozę do zespołu? Przecież on beczy nie śpiewa.
ja tak nie bardzo wiedziałem, też nie byłem przekonany do Grzegorza, a Wojtek Anioła tak. do mnie mówi, ty godło, bo mówi na mnie godło ze względu na długi nos, orzeł, prawda, godło. Godło, słuchaj, ale wiesz, bo on tam mieszka w domu na uboczy w Poznaniu. Wszystko zrobił, to przyjął. Warunki do ćwiczenia, wiesz, tu sala próg. Zarekomendował. Dałem preferencje, dał ci takie, że ja w tym momencie po prostu się zgodziłem, mówię, dobra, okej, no to bierzemy Grzegorza. Wzięliśmy Grzegorza. No i stan wojenny nam wprowadzili. No ja drugi dzień nie, podpisaliśmy, poszliśmy do Janusza Maślaka, do mieszkania, ówczesny grudzień, ówczesny menadżer zespołu Turbo, podpisaliśmy kontrakt, wtedy się nie nazywało kontrakt, tylko umowa. Na drugi dzień chciałem lecieć na próbę, bo miała być próba, a nie było tyle ranka. No. Koniec, pół roku z głowy. Płyta Dorosłe Dzieci w zasadzie powstała w pierwszym miesiącu stanu wojennego, w styczniu. Lutym, dokładnie tak. Ponieważ ja mieszkałem w Poznaniu nielegalnie, nie byłem zameldowany, więc o godzinie 17 od mojej, się zmieniło. Od mojej, od mojej dziewczyny, czyli od mojej żony Lidki wracałem. Mieszkałem w Poznaniu w najednym mieszkaniu. Zamykałem na klucz, włączałem swojego marszala, bo zabrałem oczywiście z sali i tak po prostu robiłem te Dorosłe Dzieci. Zrobiłem to też chyba w ciągu miesiąca na kasetach. Ale taki utwór na przykład jak Toczy się po linie, czy Kiepski finał powstawały na próbie właściwie z rzędu. Myśmy potem doszli do wniosku takiego, zresztą to do dzisiaj zostało, że my się z Wojtkiem doskonale muzycznie rozumiemy. To znaczy, jeżeli Wojtek zaczyna grać jakiś riff, jestem w stanie natychmiast, właściwie nie wiedząc co on zagra, natychmiast prowadzić linię melodyczną. Jeżeli ktoś zdąży to nagrać, to właściwie jest gotowy kawałek. Także tak się pracowało wtedy. Kasety z prób z 81 roku, część drugiego, mam do dzisiaj. Kiedy Grzegorz zaczynał śpiewać Dorosłe Dzieci, jeszcze pewnie wersje jakieś tam angielskie czy coś takiego. Te kasety Steel on Gorzów, takie niebieskie, 90-tki. Różowe. Też były 120. To były różowe, to były 60-tki, ja mam 90-tki niebieskie. Tak, bo popielety były 120. I one gdzieś w piwnicy w kartonie mam i zamierzam to wszystko dokładnie przesłuchać, skopiować, zremasterować i jako ciekawostkę. Do fan klubu na przykład. Niewykluczone, że gdzieś to umieścimy. Mamy nawet taki koncert, jeden z pierwszych nagrany. A nawet więc, dwa takie koncerty. Dorosłe Dzieci, to ludziom dyktuje tekst, bo jeszcze nikt ich nie znał. To stare są, nagrywaliśmy takie kasety z on. To jest nawet to był przebój do dzisiaj, jest grany zresztą. Mało tego, ten niestety tekst jest aktualny cały czas. Cały czas. Nie wiedzieliśmy. Może dlatego jest to wciąż popularna piosenka. No, nic się nie zmieniło, cofnęliśmy się o jakieś 70 lat w rozwoju, jeżeli chodzi o społeczną socjałę, także wszystko jest na czasie. Smak Ciszy, wasz drugi album. Oto, ja muszę zacząć w ogóle. Proszę. Wojtek dał mi kasetę, żeby nauczył się linii melodycznej do utworu późniejszego zatytułowaną Nie znaczysz nic. Uczyłem się linii melodycznej. Nie znaczysz nic? Nie. Nie znaczysz nic. To z pierwszej płyty. Tak, ale uwaga, tak, no ty mi dałeś się nauczyć. I wiesz, ja tego słucham i wiesz, lecę do Wojtka na próbę, mówię, ty Wojtas, no przecież to jest zajebisty utwór. Ale co ty tego? Wyciągnąłem od niego ten utwór rok. Już Dorosłe Dzieci się ukazały, nie chciałem. I potem myśmy grali ten utwór Smak Ciszy, on został nagrany, do tego był przecież teledysk. I utwór stał się przebojem, co dziwne, bo nawet w dzisiejszych czasach rasowi metalowcy chcą, żeby grać ten utwór, co w ogóle jest dla mnie szokiem. I kiedy żeśmy już stwierdzili, żeśmy w pewnym momencie zabrnęli w taką ślepą uliczkę z muzyką, żeśmy stwierdzili, że musimy się od tego oderwać, ja mówię do Wojtka, słuchaj, to zrobimy tak, płytę zatytułujemy Smak Ciszy. Ale nie, bo będzie utwór Smak Ciszy. Tak mówię, nie, damy tylko 30 sekund popsutej jakości, maks wyciszone. I zakończymy płytę ostatnim refrenem Smaku Ciszy. No i tak jest, przecież kiedy się kończy Narodziny Demona, jest niepoznanie i plus. I to jest rzeczywiście, płyta nosi tytuł Smak Ciszy, ale utworu jako takiego nie ma. Okazuje się po latach, że to był bardzo dobry pomysł. Porozmawiajmy może o Ostatnim Wojowniku. Bardzo agresywna płyta, taka bardzo speed metalowa.
Płyta niebezpieczna. Mamy tyle samo dobrych wspomnień z tą płytą, co nieprzyjemnych, może powiedzmy. Znaczy, tam się zaczęły takie trochę chore rzeczy między... Znaczy, może ja skrócę to. Może ja to skrócę. Powiem tak, przyznaję się do błędu, który ja spowodowałem na tej płycie. Mianowicie, wymogłem na Grzegorzu ten typ wokalu, co było totalnym, po latach już wiem, że to był totalny błąd. Absurd. Grzegorz powinien ostatniego wojownika zaśpiewać tak, jak śpiewał Kawalerię. I byłoby super. Byłoby, oczywiście ostatni wojownik jest też bardzo dobrą płytą, my absolutnie nie narzekamy, ale uważam po latach, że Grzegorz powinien jednak śpiewać już swoim takim głosem. Tak. Zresztą dzisiaj, jak wykonuje tego ostatniego wojownika, śpiewa tak, jak śpiewał Kawalerię. Sądzę, że było parę takich sytuacji, na przykład, które ja nie wiem, czy wyprzedziłem czas, czy może, ale raczej chyba tak, bo ukazała się wtedy płyta, zyskała pochlebne recenzje, była to pierwsza płyta na takim kontrakcie w tym kraju, świetna okładka, pamiętam, żeśmy weszli do Noise Records, do biura, ja tak wszedłem, zobaczyłem na ścianie, oparty gdzieś w kącie stał obraz. Piękny obraz, właśnie ten, co... dziewczyny lepiej. A to już w ogóle tak ma. I wiesz, taki obraz to powinna być okładka tej płyty. Od razu. A Wojtek mówi, no ale nie wiadomo, czy można. To załatwić. No i się okazało, że to był malarz o nazwisku Don Mates. Dało się to załatwić, no i to jest właśnie taka okładka. W każdym razie atmosfera była wtedy też bardzo dobra. Myśmy tego ostatniego wojownika przygotowywali w nocy. Myśmy grali próby w nocy. To jest ta historia tych prób. 22 przyjeżdżaliśmy do sali. To już potem. I do 4 nad ranem. Bo myśmy robili tak, że wtedy nie było tak jak teraz, że muzycy muszą pracować. Młodzi muzycy muszą pracować w jakichś zakładach pracy, robić różne niestworzone rzeczy. Myśmy żyli stricte z muzyki. Spotykaliśmy się na przykład na 10, 11. Graliśmy powiedzmy do 14, szliśmy na obiad. Każdy się rozjeżdżał do domu. Ja wiem akurat najbliżej, bo tam w browarze graliśmy, miałem bliziutko do domu, zjedliśmy obiad, spotykaliśmy się na przykład na 16, 17, graliśmy do 22, po czym szliśmy na kolację, spotykaliśmy się tam o 24 i graliśmy do 4 rano i następnego dnia tak samo. I tak całymi tygodniami. To było niesamowite, bo po prostu nieprawdopodobne, ale faktem jest, jak żeśmy zagrali czy na Metalmanii, czy żeśmy zagrali tego ostatniego wojownika, to niewielu ludzi tam na zachodzie chciało wiedzieć, że jesteśmy z Polski na przykład. Jednemu z Niemców musiałem tłumaczyć, gdzie jest Poznań, bo w ogóle nie był w stanie. Jak mu powiedziałem Festung Posen, to wtedy zrozumiał, o co chodzi. Wiesz, co dużo dała nam trasa z Kreatorem. To jest w ogóle jakaś dziwna sytuacja, bo właściwie no myśmy tylko pojechali na koncerty z nimi i nic więcej. Wiesz, przecież oni nas nie uczyli ani grać, ani niczego. Ale było coś takiego, wyzwoliliśmy się, że po tej trasie przyjechaliśmy tutaj i nie było w ogóle dyskusji. Wchodząc na scenę, nawet nie grając żadnych dźwięków, wiesz, emanowało coś z zespołu Turbo takiego, że po prostu wszyscy... Coś takiego było. Zresztą sam pobyt w Berlinie zachodnim podczas nagrywania płyty bardzo nas już zmienił już. Oj, tak, nie chciałem się wtedy pierwszy raz w życiu, nie chciałem wracać do domu. Czuliśmy się wyzwoleni, to fakt, że Polacy zawsze są tacy, wiesz, zduszeni, jesteśmy traktowani dość po macoszemu. A tutaj nas otworzono, to było bardzo ważne. No skończyło się jak skończyło się, kontrakt został zerwany. Nie wiemy, znaczy już wspominałem, myślę, że to była przyczyna, że po prostu nie było tych paszportów, telefonów, nie byliśmy mobilni, nie byliśmy dyspozycyjni, ale to przez to. Tak, znaczy, przestaliśmy się rozumieć. Mieliśmy wizję, mieliśmy obietnicę. Wydawało nam się, że tu kariera światowa, tym bardziej, że wtedy nas porównywali do Sepultury. Takie były recenzje ostatniego wojownika w zachodnich czasopismach, że gramy jak Sepultura, jak tam jeszcze Iron Maiden, jak to, jak tamto. Wiesz, no mieliśmy, trochę byliśmy młodsi, więc wydawało nam się, że rzeczywiście coś się zacznie ciekawego dziać. Byliśmy naprawdę o krok od zrobienia całkiem niezłej kariery. Dzisiaj niektórzy z niektórych czasopism stwierdzają, że dlaczego Turbo nie zrobiło międzynarodowej kariery, no dlatego, że było złym zespołem, co jest gówno prawda. My byliśmy znakomitym zespołem, tylko po prostu nie było warunków do tego, żebyśmy mogli przebrnąć przez tą granicę. Jeżeli na przykład na 4 dni czy na 2 dni przed, na 4 dni przed wyjazdem do programu MTV dowiadowałem się, że nie dostajemy paszportu, bo taka sytuacja była. Myśmy mieli przecież program na RTL. Tak, i w końcu za nas musiał wejść Slash Halloween czy Kreator, bo żeśmy po prostu nie mogli wyjechać. To już mówiliśmy przedtem o tym, że mieliśmy grać przed Slayerem. No też tam coś było. I też nie było paszportów. No i wszystko po prostu siadło.
Czyli te zawiedzione nadzieje spowodowały to, że nagraliście, muszę to powiedzieć, chyba najsłabszą płytę w karierze Epidemię. To może ja powiem, że płyta jest bardzo ciekawa. O tak bym powiedział. To już były zawirowania, to było to, co mówiłem. Bogusz odszedł, przyszedł Lica. Doskonały, znakomity muzyk. Powiało świeżością. Zaczęło się coś dziać. Ja odpuściłem. Ja dokładnie tak zrobiłem. Powiedziałem, ja już się napracowałem, niech teraz młodzież ster dzierży. I to chyba był błąd. Ja pamiętam, że wracałem do domu i mówiłem, sorry, ale nie rozumiem, o co chodzi. Nie rozumiem tej muzyki. Śpiewałem, starałem się jak najlepiej, ale nie. To nie była nasza muzyka. To nie była nasza muzyka. Grzegorz, poszedłeś w swoją stronę w pewnym momencie i mimo, że Wojtek przed chwilą przyznał się, że odpuścił, to jednak nagrał jeszcze z Turbo dwie płyty. Ta druga ukazała się bodajże tylko na kasecie. Dead End i One Way. Co możesz o nich powiedzieć? Wiesz, takie... ja ci coś powiem, bo też w wielu wywiadach ludzie zarzucają Turbo w ogóle jakiś bezsensowny koniunkturalizm, bzdura totalna. Gdyby tak było, to byśmy mieli fantastyczne samochody, wille i inne sprawy. Być może, że to był mój błąd, ale takie było założenie od początku istnienia tego zespołu, że następna płyta ma być inna. To znaczy chodziło mi o to, żeby nie było tak, że za 10-15 lat pierwsza płyta będzie dokładnie taka sama jak ostatnia. Czyli w tym momencie wszystkie płyty, które zespół dotychczas nagrał, są bez... No po co? Jak można było nagrać pierwszą i ostatnią i wszystko do jednego wora? Być może to był błąd w myśleniu. Tak jak już powiedziałem poprzednio, że jednak ludzie oczekują, żeby zespół się nie zmieniał. W związku z powyższym, z perspektywy czasu być może, że tak, że zrobiłem pewien błąd. Ale wtedy tak chciałem. Chciałem pokazać właśnie rozwój. Nie tylko swój, ale zespołu, że zespół po prostu idzie do przodu cały czas. Nie zostaje w tym jednym miejscu i dlatego były dorosłe dzieci, dlatego Smak Ciszy, który już jest rozwinięcie. Dlatego Kawaleria, dlatego Wojownik, zespół poszedł do przodu, prawda? Epidemię, wypadek, potem zmiana składu, Dead End, to już był bardzo krok do przodu, bardzo odważny. Death Metal w zasadzie. Jest to, być może, jak to zwał, tak zwał, w każdym razie muzyka bardziej agresywna. To już był One Way właściwie było jedynym wyjściem do rozwiązania się. Co było tym bodźcem do tego, że znowu jednak razem zagraliście? Tomek Gejs. Tak jak już mówiłem. Tomek poszedł. Tomek Gejs nas poznał od nowa. Myśmy się zebrali i postanowiliśmy, że dlaczego nie? Dlaczego nie? Z tym, że chcieliśmy spróbować. Nie sądziłem, że to pójdzie dalej. Aż w takim kierunku. No, bo ja myślę, nawet żeśmy rozmawiali, że zobaczymy, co z tego wyjdzie i damy sobie spokój. Ale potem nastąpiła ta reedycja płyt. Była Metalmania 99, koncert w 95 roku na dziedzińcu pałacowym. To jeszcze wcześniej. Tak, i trochę zgłupiliśmy. Mówi, no dobra, to pokombinujemy, popróbujemy, zobaczymy tą Metalmanię 99, tam poszło fajnie. Dzisiaj z perspektywy czasu warto było, prawda? To znaczy, wiesz co, dla samej przyjemności. Przyjemności, bo to czy warto było w sensie takim stricte, to się przekonamy niebawem. Bo tutaj też trzeba, ja tu apeluję do fanów, żeby zrozumieli muzyków. To jest praca. Oni muszą zrozumieć, że to jest praca. Nie mogą tylko wymagać od nas rewelacyjnych płyt, w ogóle świetnej kondycji, ach w ogóle, że tam ktoś potem krzyknie, a ty grasz dla kasy? Tak, gram też dla kasy, to jest mój zawód. Trzeba sobie to szczerze powiedzieć. Oczywiście kochamy to, bo dawno moglibyśmy zmienić pracę i robić coś zupełnie innego, nie wiem, choćby pracować w wypożyczalni kaset wideo. Mielibyśmy ZUS, świadczenia, wszystko w głębokim poważaniu. A jednak robimy to z pełnym poświęceniem,
zdrowia i nie tylko. Także należy to docenić, ale trzeba sobie już szczerze powiedzieć, tak, jest to nasza praca. Czy pamiętasz moment, w którym dołączyłeś do zespołu? Jak to się stało? Jak dołączyłeś do zespołu? Ja dołączyłem do zespołu, bo znałem perkusistę, nieżyjącego już zresztą, zespołu Turbo. Byłem bardzo przestraszony w ogóle, jak tam przyszedłem, bo dla mnie Turbo to było wtedy nie to, co dziś w ogóle dzisiaj zespoły to się traktuje troszeczkę inaczej niż wtedy. Wtedy ja pamiętam, nasze pokolenie artystów traktowało z większym takim jakimś szacunkiem. Z dystansem. I ja byłem ciężko przestraszony w ogóle na pan i mówiłem, jak poszedłem do zespołu, bo nie miałem 18 lat przecież jeszcze wtedy. I także pamiętam to do dziś. Tylko jedno, co mnie zdziwiło, ja znałem Turbo jako zespół, powiedzmy, heavy metalowy, czy tam a la Iron Maiden, a pierwsze próby... Jakieś pierdoły, bo mówię, o co tu chodzi? Mówię, ja tu znam szalonego i karate, i historię, nie? A tu mamy jakieś przeboje miesiąca grać, więc... No właśnie, jaką płytę wówczas przygotowywaliście? Wtedy żadnej, byliśmy po dorosłych dzieciach. Po dorosłych dzieciach, tak. I wtedy mieliśmy ten okres bardzo niesympatyczny, takich, wiesz, nie wiadomo było właściwie, co mamy zrobić, ponieważ nikt nas nie chciał puszczać w radio, bo byliśmy za szybkim zespołem. Może ludzie nie nadążali. Wszyscy chcieli od nas ballad, bo wszyscy nas znali jako fabrykę keksów, jako dorosłe dzieci. I tak program Trzeci Polskiego Radia, Marek Niedźwiecki, lansował te nasze wolne utwory. I poza tym nikt nie chciał już Szalonego Ikara czy tego typu. I przyjeżdżał Janusz Maślak, który był naszym menadżerem, znakomitym organizatorem tras, przychodził do nas i mówi, nikt tego nie chce. Nikt nie chce. W związku z powyższym, myśmy zgłupieli, nie wiedzieliśmy, co mamy robić. A żeby grać koncerty, no trzeba było mieć coś w radiu, bo taka była wtedy zasada. Estrady organizowały koncerty kapelom, które miały... Tym bardziej, że były trzy radia, tylko trzy rozgłośnie wtedy w Polsce. Macie coś na liście przybojów, to robimy wam trasę, nie? Na tej to zasadzie... I wtedy był okres błędów w wypadku. Tak, i wtedy o mały włos nie doszłoby do... To znaczy doszłoby do rozwiązania zespołu. To było chyba tak, że nagraliście jakiś materiał, zanieśliście do Poltonu, utworów, tak. Ale nikt go wam nie chciał. Nie, w ogóle, mówiąc brzydko, lali. To były pierdoły, tak naprawdę. Wcale się nie dziwimy teraz może, aczkolwiek wiesz, no te jakby utwory, znaczy to nie były złe utwory, tylko nie dla nas, to nie my powinniśmy. To by pasowało do Lady Punk, do działu zamkniętego. Tak, ale nie do nas. Skupmy się na Kawalerii Szatana. Jak powstawał ten materiał? To musiało coś wtedy iskrzyć, że powstała taka fajna sztuka. W pocie i w krwi. Powiem ci, że to było lato w ogóle, jak ten materiał tworzyliśmy. Ja dokładnie pamiętam, jak ja go robiłem w sensie formalnym, czyli kompozycji. Ja już to pisałem, znaczy mówiłem w różnych wywiadach, że moja żona schodziła z synem, który miał wtedy chyba 2 albo 3 latka, z 15 piętra, bo mieszkałem na 15 piętrze, do piaskownicy, oni tam się bawili latem, a ja sobie siadałem na jakimś tam fotelu, na poręczy i pamiętam, że robiłem ten materiał, dokładnie pamiętam, na swoim starym SG i tak nagrywałem te kawałki na jakiś tam magnetofon, potem przychodziliśmy na próby. W sumie to było tak, że miałem zarys całej płyty, czy tego materiału. I robiliśmy ten materiał w scenie na piętrze w Poznaniu chyba przez 2 albo 3 tygodnie. Spotykaliśmy się dzień w dzień i... Nawet były próby rano i wieczorem. Tak, i kleiliśmy ten materiał. Znaczy, wiesz, te szkice już były, prawda, przygotowane, natomiast reszta powstawała już z udziałem wszystkich naszych, znaczy wszystkich nas, na próbie. I zrobiliśmy ten materiał chyba w 3 tygodnie, wiesz. To było... Na pewno coś iskrzyło wtedy. Raz, że byliśmy... Ale Mordeida też była straszna. Wtedy powstało to nasze słynne Zetrzy i krewi, graj dalej, nie? To prędzej powstało, przy drugiej płycie. Tak? Przy drugiej płycie to powstawało. Pamiętasz, jak Grzegorz nie mógł zaśpiewać wariacki taniec? Tak się nazywał ten tak. Wariacki taniec. I ja Grzegorzowi cały czas mówiłem, Grzegorz, musisz tak zaśpiewać. Wyciągniesz to. Wyciągniesz. Grzegorz płakał na próbach. Przeklinał, płakał.
I któregoś dnia udało mu się i powiedziałem mu coś takiego. I tu przegrałeś, chłopie. Ja tak mu powiedziałem. I przegrałeś teraz, bo mi udowodnił, pokazał mi, że może to zaśpiewać, że można. I w tym momencie nastąpiło zerwanie blokady u Grzegorza i po prostu otworzył się. No i potem już wszystko poszło pięknie. Bogusz, jak to się stało, że w końcu drogi twoje i Turbo się rozeszły? Wiesz co, no myślę, że to nie mnie, a Wojtkowi bardziej trzeba takie pytanie zadać. Ja powiem prawdę, całą prawdę. Sytuacja wyglądała w ten sposób. Nasza współpraca z pewnymi zjawiskami nie bardzo nam się układała. W związku z powyższym zaczęło nam brakować właśnie tej iskry. Były koncerty, zagraliśmy parę teraz w Czechosłowacji. Były dwa kontrakty z Noise, potem tam z Music Master chyba, czy z Metal Master we Włoszech. Takie daliśmy zmęczenie materiału. Zagraliśmy świetną trasę z kreatorem na Węgrzech. Jak oni zobaczyli, jak my gramy, to akurat lecieli do Stanów i mówili, że żałują, że nie mogą z nami, bo już wszystko było zafiksowane. Noise jakby, my dokładnie nie wiemy do końca, jak ta sprawa wyglądała i pewnie nie dowiemy się. Ale Noise po prostu rozwiązało z nami kontrakt ze względu na telefony. Nie było faksów, nie było telefonów, nie było paszportów. Po prostu zostaliśmy udupieni wtedy. Nie byliśmy dyspozycyjni. I w tym momencie w kapeli zaczęła się jakaś taka dziwna jazda, nie? Wiesz, takie jakieś zniechęcenie. Ja pamiętam totalnie wtedy, znaczy, miałem dosyć. Dokładnie, to było tak, że Bogusz po prostu przestał przyjeżdżać na próby. Nie chciało mu się. A ja w tym momencie widzę, że coś się dzieje i potrzebowałem świeżej krwi, jakiegoś kopa, bo wiedziałem, że za chwilę kapela po prostu padnie. W związku z powyższym no, musiałem podjąć jakieś decyzje. No co by zrobić? No Grzegorza absolutnie nie, no nie można. Niestety padło nam po górze. Wasze wspólne refleksje na temat sesji nagraniowych Avatar i tożsamość. Zadałeś bardzo trudne pytanie, bo sprawa Avatara to jest w ogóle, ja też już mówiłem w wielu wywiadach, to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Ponieważ, i też powtarzałem, że dużo złego niestety przy Avatarze zrobił nasz Krzysiu, który przed nagraniem płyty już w wywiadach się wypowiedział, że to jest materiał do dupy, że to jest w ogóle nie jego, że to jest jakiś new metal, co jest w ogóle bzdurą. Może to trochę trąci o jakiś tam new metal, ale ponieważ myśmy się zebrali, mieliśmy zrobić nowy materiał, mieliśmy parę rzeczy do wyboru. Możemy grać tak jak Budka Suflera, z całym szacunkiem dla naszych wspaniałych kolegów, odcinać kupony. Możemy zrobić następną kawalerię, to będzie też odcięcie kuponów, ale możemy zrobić materiał, który będzie troszeczkę na czasie. Nie było nas 10 lat, w związku z powyższym chcieliśmy pokazać, że nie spaliśmy, żeśmy się rozwijali, że każdy z nas coś jednak robił. W związku z powyższym troszeczkę chcieliśmy materiał unowocześnić, ale jeszcze była taka sytuacja. Przychodziłem na próbę i mówiłem kolegom, słuchajcie, są nowe zespoły, jest Korn, Limp Bizkit, jest Soulfly, jest Slipknot. My, jako już doświadczeni ludzie, starsi panowie, prawda, pokażmy młodym ludziom, że mamy tą samą energię. Przekażmy im tą energię. Grzegorz to jakoś dziwnie zrozumiał i zaczął mówić, że my teraz będziemy grać tak jak Korn, to nie jest jego muzyka i w ogóle. I sytuacja była taka, że praca nad tą płytą była właściwie czteroosobowa. Grzegorz nie był zainteresowany. Trzyosobowa nawet, bo nas było cztery. Aha, przepraszam, trzyosobowa. Grzegorz nie był w ogóle zainteresowany, nie przychodził na próby. Nie wiedzieliśmy, jak to ugryźć, no ale wreszcie się udało, nagraliśmy tego Avatara. Baliśmy się nagrać płytę, jaką teraz jest nasza nowa płyta, tożsamość. Bo baliśmy się najbardziej tego, że ktoś powie tak, nie było ich tam kilkanaście lat. Stare dziady przyszły po prostu. I grają znowu to samo. Ja się tak strasznie tego bałem, z Wojtkiem rozmawialiśmy i też byłem całkiem za tym, że mówię, kurczę, wiesz, pobawmy się aranżami czymś, żeby to tak nowocześnie troszeczkę zabrzmiało. I po tych wszystkich jazdach też z Grzegorzem stwierdziliśmy, już teraz przechodząc do tożsamości, że
Nie będziemy się już bawić w udowadnianie czegokolwiek. Już to zrobiliśmy. Ponieważ my już swoje dźwięki, zawsze Grzegorz nam mówił, już nie szukajcie nowych dźwięków, tylko grajcie te, które już znacie, bo to są bardzo dobre dźwięki. Tak nam zawsze Grzegorz mówił. I mówi, wy się naprawdę najlepiej czujecie, jak gracie to, co wiecie, te wszystkie, bo tak, tak rzeczywiście było, nie? Tak. I zrobiliśmy płytę rzeczywiście klasyczną. Postawiliśmy już wszystko na jedną kartę. Tak. Aczkolwiek ja czuję i wiem, że następna płyta będzie jeszcze bardziej energetyczna. Czadowa. Że tak. Ale, że ta płyta, nie nowoczesna. Nie nowoczesna. Będzie bardzo heavy metalowa, ale bardziej energetyczna jeszcze niż ta. Bardziej co, agresywna. Tak, co dziwne. Ludzie mówią, że to jest szybka płyta. Nam się wydaje, że jest ta płyta jest bardzo stonowana i wolna. Nawet czasami, wiesz, no tak jakoś nie bardzo... Mamy dużo takich fragmentów, takich zwolnień, jakichś tam przejścia na gitarę. Natomiast myślę, że następna płyta będzie bezkompromisowa, bardzo czaderska, bardzo heavy metalowa i taka... Tak, tak. My z innymi rzeczami, zresztą wiesz, my bawimy się w inne rzeczy na boku, także turbo już myślę... Ale myślę, że to właśnie też granie na boku jakichś naszych spraw, to też nam dało jakiś pewien obraz i wyluzowanie się. Tak, może... Odciążyło nas, żeby pokazać. Wyżyliśmy się troszeczkę ze swoimi klimatami gdzieś. Teraz po prostu turbo to jest turbo i będziemy, jeżeli będziemy dalej istnieć, a myślę, że może jeszcze... No nie wiem, czy 25 lat, ale jeszcze parę. No będziemy robić naszą muzykę, bez względu na to, czy ktoś nam powie, że to się podoba, czy nie. Ludzie nie chcą, nie potrzebują nowych rzeczy. Że ludzie kochają zespół za to, co zespół zrobił. I nawet gdybyśmy grali tą kawalerię do końca jeszcze 10 lat, to oni, ci nasi oddani fani, będą nas kochać za kawalerię. I za każdym razem, jak gramy te utwory, to oni będą chcieli te utwory. Wierz mi, że nie wszyscy, że przynajmniej 50%, no 30% widowni, która przychodzi, w ogóle nie chce nowych rzeczy. Oni chcą te rzeczy, klasykę. Które kiedyś, klasykę. Turbo to zespół w tej chwili klasyczny i wszyscy wymagają. Ale oczywiście nie będziemy przecież tylko grać całe życie kawalerii, musimy robić nowe rzeczy. Tak. Ale myślę, że na pewno to będzie klasyczny. Syndrom Mamonia, tak troszeczkę walczymy z nim, nie? Tak, ale myślę, że tak musi być. Wiesz, no wyobraź sobie Iron Maiden, które zaczyna kombinować. Nie ma zespołu po prostu. Iron Maiden to jest Iron Maiden i ono do końca życia będzie takie, jakie było.